panel dyskusyjny, którego uczestnikami są laureat Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego, były ambasador Ukrainy w Polsce, dr Andrii Deszczyca. Jego... Drugi z prawej. Jego interlokutorem będzie były prezydent Wrocławia, dr Rafał Dudkiewicz. A moderatorem szef europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany Piotr Grabowiec. Ta dyskusja odbędzie się pod czujnym okiem naszego spiritus movens, doktora habilitowanego Pawła Wróblewskiego, który ma w ręku dzwonek. Chciałbym tylko Państwa uprzedzić, Paweł Wróblewski nie będzie się odzywał, będzie jedynie dzwonił. I proszę pamiętać, że są trzy części tej dyskusji panelowej, a ten dzwonek będzie porządkował całość, przyspieszając tempo lub je opóźniając. Na samym początku chciałbym poprosić gospodarza dzisiejszej dyskusji, profesora doktora habilitowanego Roberta Olkiewicza, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, o przywitanie wszystkich Państwa, a szczególnie panelistów. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu i z wyjątkowych gości i w wyjątkowych okolicznościach. Witam szczególnie pana doktora Andrija Deszczycę, ambasadora Ukrainy w Polsce w latach 2014-2022. Oraz doktora Rafała Dudkiewicza, prezydenta Wrocławia w latach 2002-2018. Trudno nam było wyobrazić sobie, że Rosja wywoła wojnę na terenie Europy. Nie wiemy, kiedy ta wojna się kończy. Jednak naszym zadaniem jako Polaków, Europejczyków, a przede wszystkim sąsiadów Ukrainy jest myślenie o przyszłości. Nasza uczelnia angażuje się od początku wojny w bieżącą pomoc dla naszych sąsiadów. Ale to nie wszystko. W ramach naszej działalności w ARCUS organizujemy szkoły letnie dla doktorantów z Ukrainy oraz panele i szkolenia dla pracowników ukraińskich uczelni. Pomagamy im w przecieraniu ścieżek, w zdobywaniu funduszy europejskich czy tworzeniu zespołów badawczych. Wiem, że to dopiero początek tej drogi. Chciałbym otworzyć zatem dyskusję pod hasłem Ukraina i Europa – wspólna przyszłość po zakończeniu wojny. Witam serdecznie. Przekazując... doktorowi habilitowanemu Piotrowi Grabowcowi. Czyli rozpoczyna się pierwsza część. W związku z tym, nie przedłużając, Szanowni Państwo, zaczniemy od pytania, które wydaje mi się takie najbardziej może ogólne, ale jednak skierowane w przyszłość, przede wszystkim w przyszłość. A mianowicie, kiedyś Samuel Eisenstadt, krytykując zarówno wizję końca historii Fukuyamy, jak i zderzenia cywilizacji Huntingtona, zaproponował taką koncepcję nowoczesności zwielokrotnionej, która implementuje się różnorodnie w zależności od warunków historycznych, kulturowych czy cywilizacyjnych. I to samo dotyczy europeizacji. Myślę, kiedy mówimy o europeizacji, myślimy o tym, na ile właśnie przyszła Ukraina, obecna Ukraina, ale przede wszystkim przyszła Ukraina, tą nowoczesność, tą europeizację w europejskim wydaniu nowoczesność zaimplementuje, w czym będzie oryginalna, czym pozostanie swoją własną tradycją, właśnie swoją własną kulturą, a co przyjmie, co stanie się jej udziałem z tej nowoczesności, z tej europeizacji właśnie. I zacznę oczywiście od pana ambasadora. Panie ambasadorze, proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
do Uniwersytetu za zorganizowanie tej debaty, za nagrodę, którą teraz mogę odebrać osobiście, bo w ubiegłym roku po zakończeniu misji wróciłem do Kijowa i nie mogłem przyjechać, a to było raczej bardzo trudny okres, który teraz nie jest łatwiejszy, ale możemy teraz bardziej planować swoje wyjazdy. Dziękuję też za zapytanie dotyczące europeizacji Ukrainy czy przyszłości Europy i przyszłości Europy. Powiem, że Ukraina już stała się albo weszła w życie europejskie swoim charakterem, bo prawdopodobnie chcę przywołać tutaj do rewolucji godności 2013-2014 roku. Prawdopodobnie, że żadne inne państwo nie walczyło o swoją europejską przyszłość, o członkostwo w Unii Europejskiej na rewolucji. I wiemy o 100 osobach niebiańskiej setki, którzy zginęli w obronie wartości europejskich. Bardzo dobrze pamiętam tą rewolucję, Majdan i te przeżycia, które też na całym świecie, do których doszło też na całym świecie i w Europie, ale w Ukrainie, w Kijowie, ludzie po prostu z flagami europejskimi szli walczyli i szli pod rozstrzał faktycznie w obronie tego kierunku rozwoju ukraińskiej polityki zagranicznej. Wydaje mi się, że Ukraina wywalczyła właśnie ten kierunek europejski i ta godność, ta cecha walki o te wartości europejskie, demokracja, prawo wyboru, wolność, stali się charakterne po rewolucji godności i oto teraz Ukraina walczy w wojnie z Rosją. Bo mówimy o przystąpieniu albo poszerzeniu Unii Europejskiej i przystąpieniu innych państw do Unii Europejskiej, to raczej było to wszystko przechodziło negocjacje, przystosowania, a w przypadku Ukrainy to jest walka. Trudna walka, a teraz wojna. Bo też nie ukrywam tego, że Rosja podjęła decyzję, jednym z argumentów Putina prawdopodobnie był ten taki, żeby Ukraina nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Żeby to zatrzymać, rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie. I to, co Ukraina może mieć albo dać Europie, to właśnie ten duch walki i nową jakość tych wartości europejskich. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania z panem ambasadorem. Muszę jeszcze jedną rzecz na początku uzupełnić, bo przyjechałem do państwa z Warszawy, gdzie teraz mieszkam. Bardzo dziękuję, że tutaj zawsze będę byłym prezydentem Wrocławia, natomiast jestem teraz, i być może ten wątek się pojawi w rozmowie, szefem największej organizacji pracodawców w Polsce, Pracodawcy RP. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, to po pierwsze, idąc tropem myśli pana ambasadora, trzeba powiedzieć, że trzy wielkie erupcje energii społecznej, które się wydarzyły w Ukrainie, zanim rozpoczęła się wojna, czyli pomarańczowa rewolucja, Majdan, także ostatnie wybory prezydenckie, były silnie zogniskowane na wartościach europejskich, na społecznej dążności Ukrainy ku Europie, której to częścią Ukraina jest od zawsze.
Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej jeszcze, ale jest w sposób wybitny częścią Europy. Te aspiracje proeuropejskie w wyniku wojny zostały jeszcze bardziej pogłębione. Teraz chcę zwrócić Państwa uwagę na skalę wydarzenia, jakim jest ostatnia wojna. Zauważcie Państwo, że także w języku polskim do lutego 2022 roku, jak mówiliśmy przed wojną, po wojnie, to mieliśmy na myśli II wojnę światową. Dzisiaj, jak mówimy przed wojną, po wojnie, mamy na myśli tę eskalację działań wojennych, która miała miejsce w lutym 2022 roku. Jeśli zaś chodzi o teorię Eisenstata, czyli cywilizacje osiowe bądź nieosiowe, to część jego myśli idzie w takim kierunku, że nowoczesność jest nie tylko pomysłem europejskim, ale z pewnym opóźnieniem rodzi się w takich ogniskach jak Chiny czy Indie. Mnie się wydaje, że w tej chwili wojna, która się toczy na terenie Ukrainy, pokazuje ponowne, ja bym powiedział, skupianie, ponowną koncentrację świata w dwóch blokach. Mówiąc językiem westernowym, w bloku dobrych i w bloku złych, ten blok dobrych, którego Ukraina ma prawo i powinna być częścią, jest bardzo silnie związany z Unią Europejską i z osią transatlantycką, czyli w naszym wypadku z NATO. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie, może tak na marginesie jeszcze tego, co tutaj zostało powiedziane, króciutko powiem, że rzeczywiście przywołana tutaj Niebiańska Istotnia szczególnie jest faktycznie takim symbolem, wręcz wydaje się, czy wydawało się w tamtym czasie, że buduje się coś w rodzaju nowej religii obywatelskiej, takiej religii na wzór religii amerykańskiej, obywatelskiej, w której tworzy się pewien fundament, mit założycielski. Ta Niebiańska Istotnia miała też takie elementy sakralizujące i podejrzewam, a też w pewnym sensie mam nadzieję, że jakby to, co dzieje się też również i dzisiaj, wzmacnia jeszcze ten potencjał pamięci historycznej, ale też pamięci symbolicznej, która wtedy właśnie z tymi wartościami jak demokracja, jak Europa, prawda, rodziła się, wzmacniała, rozlewała się w pewnym sensie w świadomości Ukraińców, budując taką nową, trochę może wzmocnioną postać tej europejskości. Ale żeby nie było tak dobrze nam tutaj, to ja bym zadał takie pytanie, które dotyczy pewnego problemu, wydaje mi się, no, istotnego z punktu widzenia przyszłości ukraińskiego społeczeństwa. Mianowicie, oczywiście biorąc pod uwagę cały tragizm, okrucieństwo i straty, jakie ponosi Ukraina, naród ukraiński, mam takie pytanie, czy widzicie Państwo, Panowie, szansę na to, aby w tym, czy też no, w trakcie tego, co się dzisiaj dzieje. I tuż po tym, mam nadzieję, po osiągnięciu pokoju, udało się zlikwidować na Ukrainie no, niezdrowe czy źle funkcjonujące struktury, przede wszystkim tą strukturę oligarchiczną, strukturę władzy i majątku, która no, podnosi po pierwsze poziom korupcji, podtrzymuje poziom korupcji, która jest efektem niestety no, schedy postsowieckiej, tak? Którą my zresztą też w Polsce w latach 90. w jakimś sensie doświadczaliśmy. Ona bardzo obciąża ekonomicznie i politycznie ukraińskie społeczeństwo i no, czy jest nadzieja na to, żeby właśnie ten okres teraz takich burz i naporów, tak? Oczywiście tragiczny i trudny, przyniósł jednak też efekt właśnie pozytywny w postaci możliwości oczyszczenia się z tego nieszczęsnego balastu, jaki pozostał po Związku Radzieckim, tak? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ten proces się rozpoczął nawet trochę wcześniej niż zaczęła się, ja mówię, że zaczęła się wojna, cały czas myślę o lutym 2022 roku, a tak naprawdę wojna się zaczęła wcześniej, w lutym 2014 roku i ona po prostu trwa cały czas, te 9 lat, ale proces zmian w społeczeństwie ukraińskim bardzo mocno się zaczął po rewolucji godności. To było kilka etapów, w tym dotyczących zmniejszenia roli oligarchów na życie publiczne, na życie biznesowe, walki z korupcją.
Bardziej dynamicznie ten proces się zaczął rozwijać już po zmianach, do których doszło w wyniku wyborów prezydenta i powołania nowego rządu. To od roku 2019 roku, od wyboru prezydenta Zełenskiego i tworzenia nowego rządu, który funkcjonuje. I parlament, który został wybrany nowy, też podjął oddzielne decyzje i prawo, które przewiduje eliminację oligarchów i wpływu oligarchów na życie, na różne dziedziny życia społecznego, czy biznesowego, czy politycznego. Ten proces trwa i powiem tak, że jednak wydaje mi się, że w tej chwili nie mamy tego odczucia, że oligarchowie wpływają jest bardziej życie rozłożone, czy system tej podjęcia decyzji jest bardziej teraz złożony, znajduje się centrum podjęcia decyzji w parlamencie, w rządzie, u prezydenta, niż u oligarchów, którzy mieli swoje wpływy. Ale wracając do tej kwestii oligarchatu, czy tego systemu oligarchicznego, to muszę skierować do czasów rozpadu Związku Radzieckiego. I to, co powstawało w Ukrainie, ten system taki oligarchiczny i korupcja, to było wynikiem też tego, że w tym była bardzo zainteresowana, w istnieniu takiego systemu była bardzo zainteresowana Rosja. Jak zobaczymy, jak przeanalizujemy wpływy naszych oligarchów, czy jak się wzbogacili ukraińscy oligarchowie, to większość z nich zarobiła swój kapitał na kontaktach, czy na biznesie z Rosją. I Rosja była zainteresowana w tym, żeby mieć przez nich wpływ na podjęcie decyzji w Ukrainie. I była zainteresowana, żeby ten system dalej działał. Teraz stoimy przed takim wyborem, albo przed wyborem nawet cywilizacyjnym. Jeżeli przystępujemy do Unii Europejskiej, gdzie w zasadzie nie ma tych systemów oligarchicznych, to oddalamy się też od Rosji. Nie tylko to, że oddalamy się, bo walczymy z Rosją i na pewno teraz nikt nie będzie chciał i nie prowadzimy biznesu z Rosją i nie będziemy przez jakiś czas prowadzić biznes z Rosją, ale te wpływy rosyjskie przez oligarchat też będą mniejsze. I mam nadzieję, że właśnie przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i praworządności europejskiej, wdrążanie praworządności europejskiej w Ukrainie spowoduje to, że wpływy oligarchów i korupcja będzie mniejsze. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pierwsza moja uwaga będzie taką uwagą paradoksalną, bo kiedy mówimy o tym wyzwaniu, które stoi przed Ukrainą, to równocześnie powinniśmy konstatować, po pierwsze, jakie wielkie szczęście mieliśmy, że w latach 90. proces prywatyzacyjny w Polsce był prowadzony w taki sposób, że grzech oligarchizacji nas nie dotknął. Po drugie, pamiętajcie państwo, że poziom korupcji w Polsce jakiś czas temu był znacznie wyższy niż jest w tej chwili. Proces, między innymi proces wchodzenia do Unii Europejskiej i pewnej transparentności transakcji, które są teraz zawierane na rynku polskim, był bardzo ważny w czyszczeniu tej rzeczywistości. Być może problem ukraiński jest problemem głębszym niż to wyzwanie, przed którym my kiedyś staliśmy, ale wydaje mi się, że na przykład proces odbudowy Ukrainy, do którego daj Boże, żeby jak najszybciej doszło, głównie dlatego, że będzie to oznaczało zakończenie tej strasznej wojny, proces odbudowy będzie silnie wspierany na przykład z funduszy Banku Światowego. Reguły gry Banku Światowego wymagają wielkiej transparentności i zarówno strona ukraińska, jak i aspirujący z Europy czy z innych części świata do tych pieniędzy będą się musieli poddać tym regułom. Równocześnie
jeśli tak się stanie, a już się to dzieje, prawda, wchodzenie, stopniowe wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej, także będzie związane z tego rodzaju elementami. Jest to oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że w okresie wojennym Ukraina jest rządzona w sposób słuszny, władczy. Tak należy pracować w czasie wojny. Wraz z końcem wojny zostaną przywrócone procedury i procesy demokratyczne. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z jednym istotnym elementem, mianowicie z pewną wolą społeczną. Wola społeczna jest bez wątpienia nakierowana na to, żeby z tymi dwoma chorobami sobie poradzić. Pytanie, czy instytucjonalny system Ukrainy, bo pamiętajmy, że w sensie cywilizacyjnym instytucje ukraińskie są nieco słabsze od instytucji polskich, jeszcze nie zdążyły się odpowiednio rozwinąć. Więc pytanie brzmi, czy Ukraina będzie odpowiednio silnie kształtować i wspierać życie instytucjonalne, tak żeby sobie z tymi problemami, o których mówimy, poradzić, ale jakby to powiedzieć, no, będziemy ze wszechmiar trzymać kciuki i pomagać. No, ale tylko to dodam tutaj, że na przykład, tak jak pan prezydent powiedział słusznie, że Ukraina jest trochę rządzona teraz, no może nie autorytarnie, ale decyzje podejmują się bardzo szybko, słusznie i chyba w czasie wojny to jest zasadnicze. Ale na przykład teraz jakakolwiek korupcja nie jest akceptowana w społeczeństwie i te przykłady ostatnio z sędzią czy przewodniczącym Sądu Najwyższego, który był uwikłany w tam jakieś schemy korupcyjne, no została przyjęta i został od razu zdymisjonowany, to taka decyzja została przyjęta bardzo pozytywnie przez wszystkie siły polityczne, społeczeństwo i nawet nie było dyskusji, prób jego no, te zmiany też dotyczące no, walki z korupcją i przede wszystkim też będą się nasilać z zakończeniem wojny, bo walka oczywiście z Rosją o niepodległość i suwerenność państwa, ale też walka o to, że żołnierze, którzy walczą, też walczą o sprawiedliwość i w walki z tym złem, którym zaistniało po rozpadzie Związku Radzieckiego. No właśnie, bo moje pytanie nie było takie przypadkowe do końca, to znaczy chodziło mi właśnie o to, o czym pan ambasador też powiedział teraz, że w tym stanie wojny, tak, w stanie, w którym władza no, ma takie narzędzia, które pozwalają jej szybciej reagować również na patologie, tak, właśnie na przykład dotyczące korupcji wysokich funkcjonariuszy państwowych, tak, że łatwiej jest no, wyłapywać i tworzyć też pewną politykę, prawda, też taką politykę, która będzie przekładała się w szerszym stopniu na świadomość społeczną, że za takie rzeczy grozi kara. Także państwo jest w stanie pilnować tego typu porządku, tak, dla dobra przyszłości społeczeństwa, tak, w takim znaczeniu. Słyszę dzwonek? Tak, oczywiście. Dobrze, przechodząc w takim razie do kolejnego pytania, które już będzie dotyczyło kwestii w zasadzie polsko-ukraińskich, relacji polsko-ukraińskich. Niedawno nastąpiło takie wystąpienie w Sejmie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i tutaj mieliśmy do czynienia ze złożeniem wyrazów współczucia rodzinom, potomkom ofiar Wołynia. Pytanie jest takie, czy jest to jakiś sygnał zmiany polityki historycznej w Ukrainie, czy tylko taki akt zaspokojenia żądań części opinii publicznej w Polsce, prawda, która domaga się w jakiś sposób zadośćuczynienia właśnie za te wydarzenia z lat 43-44. I ja tutaj dodam jeszcze tylko do tego pytania jedną rzecz, że taka była we mnie też nadzieja właśnie, że
symbole niebiańskiej sotni, bohaterowie obecnej wojny, te wszystkie wydarzenia stworzą nowy fundament pamięci historycznej i świadomości historycznej i właśnie można powiedzieć panteon nowych bohaterów ukraińskich, do których ta wspólnota będzie mogła się odwoływać i którzy to bohaterowie na pewno nie będą, że tak powiem, wchodzić, że tak powiem, w konflikt, tak, pomiędzy polską pamięcią historyczną. Panie ambasadorze. Jest to bardzo ważne pytanie i bardzo ważny temat. Temat Wołynia, temat pamięci historycznej, temat, który nie powinien nas dzielić. Czy jest, tak jak pan zapytał, czy jest to jakieś tymczasowe zjawisko, czy próba taktyczna? Uważam, że nie. Ja uważam, że to, co powiedział przewodniczący parlamentu w Sejmie parę tygodni temu, przekazując współczucia rodzinom i mówiąc rodzinom ofiar Wołynia, to jest to, ja to odbieram tak, że to jest kwestia poszerzania w społeczeństwie ukraińskim wiedzy o Wołyniu. Jak wiecie, że byłem w Polsce przez ostatnie 8 lat i ta kwestia była bardzo aktualna. Było kilka już podejść, prób i przez polityków, i przez hierarchów Kościoła, przede wszystkim katolickiego, grekokatolickiego, prób przebaczenia za te zbrodnie, ale tak naprawdę ta kwestia, ja próbowałem zrozumieć, dlaczego nie dochodzi do jakiegoś takiego pojednania i przymierzenia się. I wydaje mi się, że to przyczyną tego jest to, że wiedza o Wołyniu w Polsce i w Ukrainie jest, albo może nie wiedza, poziom wiedzy jest inny. I ta kwestia, że o zbrodni czy rzezi wołyńskiej w Polsce wiedzą wszyscy, to w Ukrainie trochę jest poszerzona ta wiedza na zachodniej Ukrainie, może niektórzy politycy, ale na przykład na wschodzie Ukrainy czy na południu o tym nie mówiło się, w szkołach o tym się nie mówiło, na uniwersytecie tego nie studiowali i ludzie po prostu, społeczeństwo o tym nie wie. I im więcej będzie tej wiedzy, im więcej będą świadomości ukraińskiej, będą przyjmować to, wiedzieć o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, tym wydaje mi się, że ten proces pojednania i przeproszenia za te zbrodnie będzie szybszy. Uważam, że na pewno trzeba osądzić wszystkie działania, które były skierowane przeciwko społeczności cywilnej i teraz w Ukrainie to bardzo sensitive, bardzo czutliwe, czuję, to jest ta kwestia jakiegoś mordów nad społecznością cywilną jest bardzo, bardzo odczuwalna. I na pewno to musi być osądzone, musi być to osądzone. I czy to było przeciwko Polakom, czy Ukraińcom, czy jakimś innym narodowościom, ale nie można dopuścić do tego, żeby zabijać matek z dziećmi. Szczególnie. I wydaje mi się, że właśnie ten proces uświadomienia tego, co się wydarzyło na Wołyniu, poszerza się w społeczeństwie ukraińskim i dojdzie do takiego przełomu. I uważam, że im szybciej, tym lepiej,
ponieważ kwestia Wolynia może być wykorzystywana i chyba jest wykorzystywana przez Rosję, żeby skłócić nasze narody i nasze państwa i utrzymywać te napięcie pomiędzy nami. I im będziemy otwarci, im będziemy szczerzy i przyznajmy się do tych zbrodni i osądzimy te zbrodnie nad społecznością cywilną, tym szybciej zabierzemy ten instrument, który wykorzystują państwa trzecie, żeby nas utrzymywać w napięciu. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Wystąpienie przewodniczącego. Tak. Wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim Sejmie było wystąpieniem ważnym i wybitnym. To jest oczywiście gest o charakterze symbolicznym. Tego rodzaju symbole odgrywają w życiu społecznym bardzo istotną rolę. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę na to, że w kwestiach związanych z Wołyniem od dawna bardzo interesującą pracę badawczą prowadzi Ukraiński Uniwersytet Katolicki, którego filia powstaje w tej chwili we Wrocławiu. Mamy Władykę, mamy Roxolanę na dzisiejszym spotkaniu. Uniwersytet bardzo w znaczącym sensie bardzo przygotowywał grunt społeczny, historyczny i społeczny do tych kwestii. Wołyń jest oczywiście zbrodnią wielką i tragiczną. Pamiętajmy jednak, że rachunek krzywd jest złożony i dwustronny. I pamiętajmy o tym, że oprócz tych gestów o charakterze symbolicznym, oprócz badań o charakterze historycznym, dokonuje się teraz na naszych oczach bardzo istotny społeczny proces pojednania. Pojednanie nie jest, jakby to powiedzieć, wydarzeniem punktowym, jest pewnym procesem społecznym. Otóż reakcja Polaków na wybuch pełnej wojny w Ukrainie, sposób przyjmowania uchodźców, ale też poziom wdzięczności po stronie ukraińskiej powodują, że to zszywanie stosunków pomiędzy Ukrainą a Polską no właśnie dokonuje się na naszych oczach. To jest rzecz tragiczna, że wojna jest akceleratorem takich wydarzeń, ale to jest ta strona rzeczywistości, z której możemy być bardzo zadowoleni. I na koniec pamiętajmy, że tego rodzaju procesy społeczne nie są nigdy zjawiskami, które się dokonały raz na zawsze. To jest coś, nad czym trzeba będzie przez lata jeszcze pracować. Środek ciężkości powinien być przesunięty w takim kierunku, w jakim mówimy, na przykład na badania o charakterze historycznym. Wydaje mi się, że doświadczamy teraz właśnie takiego podejścia i takich zmian w rzeczywistości społecznej. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Ja myślę tylko tak, że no oczywiście moglibyśmy tutaj dyskutować nad pewnymi wątkami, które się tutaj pojawiły również w kontekście historycznym i tego, co może się z tym bagażem doświadczeń naszych też obecnych zdarzyć, to znaczy jak one zaowocują, w jaki sposób. Nie tylko Rosja oczywiście jest tutaj tym państwem, które wojnę wykorzystuje. Nie tylko Rosja oczywiście też jest taką siłą, która może te stosunki polsko-ukraińskie osłabiać też w przyszłości, bo też takie zagrożenia można dostrzec dzisiaj. Natomiast myślę, że no, wiele możemy jeszcze powiedzieć na temat problemów oczywiście, które i łączą jakby nas wszystkich tutaj w Europie w kontekście i wojny, i zdarzeń, które będą, mam nadzieję, w konsekwencji prowadzić do pokoju i integracji Ukrainy z Unią Europejską ostatecznie. Na koniec trzeba... Może jeszcze, jeśli można, może trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że no, ja raczej należę do krytyków obecnego rządu polskiego, tym niemniej w tych kwestiach związanych z polityką historyczną polsko-ukraińską, poza jednym incydentem, uważam, że polityka ze strony Polski w ostatnim czasie jest prowadzona w bardzo rozsądny
rozsądny sposób, tak? Że to jest krótko mówiąc ok, że to jest robione tak jak trzeba. Tu jest jeszcze już do pana prezydenta w jego nowej funkcji kwestia przyszłości gospodarczej Ukrainy, współpracy polsko-ukraińskiej, bo to jest jeden z, myślę, kluczowych aspektów również integrowania się społeczeństw i przyszłości naszej tutaj w regionie. Jeszcze tylko chciałem wrócić do kwestii polityki historycznej i po prostu przywołać fakt tego, że powinniśmy oczywiście wspólnie pracować nad badaniami, ale w dniu dzisiejszym mamy ważniejsze sprawy na agendzie wewnętrznej i zewnętrznej naszej polityki. I na przykład szef naszego Instytutu Pamięci Narodowej jest teraz w Siłach Zbrojnych Ukrainy. On po prostu walczy. On poszedł na wojnę i walczy. I nie zajmuje się badaniami, ale broni swoje państwo, żeby potem się tym zająć. No tak, to jest ten aspekt wojny i trudności, które z tym są związane. Natomiast no, jakby jasne jest też, że wszystko się toczy, dzieje. Ja chciałbym też poprosić państwa o krótkie pytania. Tylko bo mam odpowiedzieć o sprawach gospodarczych jeszcze. Znaczy to był tylko taki mój był trend do tego, ale proszę bardzo. Ale to ważne. To postaram się krótko. Po pierwsze, polska obecność gospodarcza w Ukrainie jest wciąż obecnością, powiedziałbym, raczej incydentalną. Po drugie, wreszcie zaczęło się coś dziać po stronie rządowej, bo jedną z istotnych przeszkód w tej obecności gospodarczej jest to, że polskie firmy nie mogły być odpowiednio ubezpieczane, prowadząc działalność gospodarczą na terenie Ukrainy. Pani pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy rozpoczęła już pracę i będzie ustawa w tej sprawie. Po trzecie, powiedziałbym, jest pewne wzmożenie społeczne wokół procesu odbudowy Ukrainy. Są pewne społeczne oczekiwania w Polsce dotyczące odbudowy Ukrainy. One, co ciekawe, są silniejsze po stronie społecznej niż po stronie biznesu. Biznes jest wciąż... Jest wciąż w stanie wyczekiwania. Tym niemniej oczekiwania społeczne są i są bardzo wysoko, powiedziałbym, upozycjonowane. One idą w dwóch kierunkach. Z jednej strony jest taka chęć społeczna, żeby Polska uczestniczyła w jednym albo w dwóch, trzech bardzo wielkich infrastrukturalnych projektach na terenie Ukrainy w przyszłości. Po drugie, żeby to się stał kolejny silnik napędowy dla polskiej gospodarki. Nie wiemy, jak to się ułoży, natomiast doświadczamy jeszcze jednego, moim zdaniem, bardzo interesującego zjawiska, dlatego że ja jestem po rozmowach, w zeszłym tygodniu miałem dość długie rozmowy zarówno z ambasadorem amerykańskim, jak i z ambasadorem niemieckim. Oni słusznie zwracają uwagę na naszą bliskość kulturową, nie mówiąc o bliskości terytorialnej. I jedna i druga bliskość, terytorialna i kulturowa, powinna się przełożyć na pewną formę międzynarodowej współpracy gospodarczej, która będzie związana z odbudową Ukrainy. Na przykład oczekiwania średniej wielkości biznesu niemieckiego są takie, że średniej wielkości biznes polski będzie przewodnikiem dla nich, jak się poruszać w nieco bardziej odległej kulturowo rzeczywistości. Tylko dodam jeden aspekt, tutaj całkowicie się zgadzam z panem prezydentem, ale jest też nowy element w relacjach ukraińsko-polskich, to obecność ukraińskiego biznesu w Polsce. I to otwieranie nowych firm, rejestracje w ubiegłym roku chyba 15 tysięcy czy 16 tysięcy podmiotów biznesowych. 17 tysięcy nawet, 17 podmiotów biznesowych założonych przez Ukraińców spowoduje to, że ten biznes będzie tutaj wzmacniać się, nabierać siły i potem przechodzić, mam nadzieję, na Ukrainę już z nowymi doświadczeniami i nową wizją, jak prowadzić biznes. Dobrze, dziękuję bardzo. I w takim razie otwieram tą część z pytaniami, ale wiem, że pierwsze pytanie chciałby zadać pan wojewoda. Proszę, panie wojewodo. Nie,
Tak, tak, tak. Spróbuję się zmierzyć, ponieważ się spóźniłem, więc mogę mówić trochę obok. Ja nie tak dawno opowiadałem coś takiego, że tuż przed dziesięcioleciem Fundacji Ukrainy dostałem SMS-a zarządzania kryzysowego, że znaleziono bombę w jednym z ważniejszych placów Wrocławia. I tak pomyślałem sobie, że to jest tak, że mija 80 lat od wojny, a nadal tutaj nie wszystko jest odbudowane, została zmieniona przestrzeń, non-stop to jest w naszej świadomości. I to można powiedzieć jest jakimś wielkim wyzwaniem dla Ukrainy, że pewno tą traumę tej wojny będzie przenosić nawet w XXI wiek. Ale też ja widzę w tym coś dobrego, że może to dobro, które się rozlało po 24 lutego, też będzie trwało przez najbliższe 80 lat. I to jest o tyle istotne, jak mówimy o Wołyniu, bo to jest inna jakby przestrzeń, tak? To znaczy w momencie, kiedy coraz bardziej się lubimy, jest łatwiej rozmawiać także o rzeczach trudnych. A ja śmiem twierdzić, że polubiliśmy się już znacząco przed rozpoczęciem wojny, bo widziałem pewne zjawisko socjologiczne, że jeżeli akurat nie zdarzało się tak, że Polska grała z Ukrainą, to poprzez znajomych Ukraińców, którzy pracują w Polsce, Polacy za każdym razem kibicowali Ukrainę. Więc tutaj już było coś jakby istotnego. Druga rzecz, że wydaje mi się, że patrząc na Wołyń, my próbujemy przenieść pewną analogię na pojednanie polsko-niemieckie. Tylko też tak zupełnie na zimno, gdybyśmy oddzielili strefę słów, od czynów, od działań i tak dalej, czy to jest wszystko tak, jak sobie w polskiej narracji byśmy życzyli. Od ukarania zbrodniarzy zaraz po II wojnie światowej, po pewne rozliczenia i tak dalej, i tak dalej. I może wniosek jest z tego, że strona niemiecka też ma prawo do trochę własnej narracji. To nie powinno być sprzeczne z faktami, ale jednak rozkładanie emocji po naszej stronie, jako stronie niemieckiej, zwłaszcza po 80 latach, będzie trochę inną rzeczą. I trzeci element, nie na temat Wołynia, ale o Wołyniu, to jest taki, że my zaczynamy funkcjonować w pewnym micie, że braterstwo, sympatia, relacje powinny być w 100% bezkonfliktowe. No, przypuszczam, że nigdzie tak nie ma, ani w rodzinie, ani w pracy. W związku z tym dla mnie tutaj jest czymś, żeby nie absolutyzować zgody za wszelką cenę, tylko, że tak powiem, próbować trochę rozumieć inną stronę. Aczkolwiek mam świadomość i to jako pewien przedstawiciel rządu i Polak, no, w przypadku zbrodni wołyńskiej mamy poczucie jakiejś asymetrii, różnych rzeczy, ale to jest jak gdyby inna rzecz. Ważniejsze jest według mnie pewne założenie, że mój akcent, moje spojrzenie na tą sprawę, doświadczenia moich rodziców, moich znajomych będzie inne niż pewne doświadczenie różnych ludzi z Ukrainy. Także związane z jak gdyby z wiedzą. Więc ja odbieram, że ten pierwszy element, o którym mówiłem, to znaczy prawdziwa przyjaźń, wielka życzliwość Polaków do Ukraińców, ale także to, o czym pan prezydent Dudkiewicz mówił, no, ten rewanż części uchodźców, wyrażania sympatii do Polski, że to jest jakaś baza do budowania tego, co będzie na przyszłość. Dziękuję. Jeśli można, panie ambasadorze. Wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takim czasie, który spowoduje zmiany geopolityczne tutaj w naszym regionie. I to, że to, co pan wojewoda wspomniał, że następuje taka społeczne pojednanie, także że między sobą przyjaźń, która czy pomiędzy narodami, spowoduje właśnie to, że Ukraina no, będzie krok po kroku przystępować do Unii Europejskiej, ale będzie to robić przez Polskę. I to, że tak dużo osób przyjechało do Polski i tak dużo osób
zostało, część wyjechała, ale zostało w Polsce, część wyjechała dalej na zachód, czy wróciło w Ukrainę, do Ukrainy, to jest stwierdzeniem tego, że oni czują się tutaj z panem prezydentem też się zgadzam, że kulturowo czujemy się bliżsi sobie i łatwiej się porozumieć między sobą. I oczywiście nie tylko kwestie Wolynia, ale inne też tematy łatwiej się rozwiązują, jeżeli jest dialog stale, jeżeli jest świadomość tego, że wiedza o tym, że kto co i jakie stanowisko ma i jestem przekonany, że właśnie te pokolenia młodsze, którzy poszli na studia w Polsce, Ukraińcy, którzy poszli na studia w Polsce, nawiązali kontakty i przyjeżdżali ze swoimi kolegami ze studiów. Poszli teraz dzieci do szkoły, do przedszkol, to oni będą mieć już całkiem inne spojrzenie, będą wychowane w podobnym duchu, będą mieć inne spojrzenie na naszą wspólną historię i na przyszłość. I wierzę w to, że właśnie to będzie takim fundamentem rozwoju naszych narodów w ramach Unii Europejskiej. Dziękuję. Panie prezydencie, czy pan chciał... Ja bym chciał dotknąć nieco innego aspektu, to znaczy chciałbym, który się tutaj nie pojawiał, a moim zdaniem jest bardzo istotny. Mianowicie Ukraina potrzebuje naszego wsparcia, także militarnego, ze względu na obronę godności i wolności. Ale potrzebuje naszego wsparcia, także militarnego, jeszcze z jednego powodu. Otóż mam nadzieję, że wojna pokaże, że dobro zawsze zwycięża, ale jak często ostatnio mówiłem, ona pokazuje na razie, że zło nie umiera. W tym znaczeniu my jesteśmy wszyscy, Ukraina, Polska, Europa, NATO, jesteśmy i powinniśmy być zainteresowani jak największym osłabieniem putinowskiej Rosji. To jest nasz cel o charakterze nie tylko strategicznym. No tak, oczywiście to jest prawda, natomiast no, byłbym sceptykiem trochę tutaj, myśląc, że dobro zawsze zwycięża. Niestety na tym świecie tak nie zawsze jest. Czy państwo macie jeszcze jakieś pytania, czy do naszych gości? Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, panie konsul. Ja się zgadzam z panem prezydentem, żeby... jeden przekaz, to widzę bardzo dużo, może jest, żeby nie trzeba być, Ukrainie trzeba pomóc. Moje myśli jest takie, żeby nie trzeba być bronią na Ukrainie. Jeśli mamy jakikolwiek Ukrainie, pan czy pani Ukrainie tutaj, albo dziecko, dać godność mu, dać mu to, co on potrzebuje. Czasami wstyd mi jest, żeby nauczycielki, które proszą o pracę. Ja nie mam taką pracę, którą one by chciały odpowiedni sposób zatrudnić tych stanowiska, które one reprezentują. Ale spróbuję mi w bardzo godny sposób tych ludzi traktować. To jest najważniejsze według mnie. I ja do pana ambasadora mam jedno pytanie. Pan mówi świetnie po polsku. I skąd pan to wie? Skąd pan się nauczył? I druga rzecz, to pana rektora mam. Znam różnych ambasadorów, byłych, obecnych. Nikt nie mówi tak ładnie po polsku. Czy przywiduje ci jakiś, nie wiem, gold medal za języka? Ja już mam nagrodę z uniwersytetu. Nauczyłem się, to tak naprawdę moja historia z Polską się zaczęła jeszcze z lat 80. I nauczyłem się, trochę żartuję, ale to jest prawda, nauczyłem się języka polskiego od lata z radiem, takiej audycji w Radiu Polskim, ale te... dlatego tak mówię, tak podobno mówię. Ale też oglądając telewizję polską, chociaż teraz może być krytykowana telewizja polska, publiczna, ale w tych czasach polska telewizja dla nas to było tak, jak dla was Radio Wolna Europa. No, bo w czasach Związku Radzieckiego telewizja radziecka była totalna propaganda, a w polskiej telewizji można było jeszcze coś się dowiedzieć. I właśnie to ta wiedza
o tym, co się dzieje w Polsce, spowodowała moje zainteresowania Polską. Zacząłem swoje prace jeszcze na Uniwersytecie Lwowskim, studiowałem najpierw na Wydziale Historii, potem Politologii i zacząłem swoje prace naukowe pisać o zmianach politycznych w Polsce. I takie zainteresowanie Polską spowodowało to, że trzeba znać język. Ale oprócz tego no, też pomogła mi wiedza języka polskiego z tego powodu, że 3 razy byłem na placówce w Polsce w latach 90. 3 roki 96-99, potem 2 lata w 2004-2006 i od 2014 roku przyjechałem. Ale dalej interesuję się Polską, będąc już w Kijowie, oglądam telewizję polską i żyję też życiem trochę politycznym, także wiem, co się i gdzie odbywa w Polsce, jakie marsze i jakie demonstracje i jaka pomoc jest przekazywana Ukrainie z Polski. I powiem, że ta pomoc, o której tutaj pan prezydent wspomniał, że ta pomoc jest dalej nam potrzebna. Pomoc ta, która jest przekazywana i militarna przede wszystkim, pomoc humanitarna, pomoc finansowa, pomoc Ukraińcom tutaj w Polsce, ale jest też bardzo ważny aspekt, o którym też nie wspomnieliśmy jeszcze, że Polska odegrała w czasie tej wojny bardzo ważną rolę promocji Ukrainy i wsparcia Ukrainy na arenie międzynarodowej. I te koalicje, które powstają, to dzięki działaniom polskich polityków, polskiej dyplomacji i polskiego rządu. I to oczywiście dla nas jest bardzo ważny element wsparcia Ukrainy na scenie międzynarodowej. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, to pan doktor Borniu, poproszę. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Bardzo krótkie pytanie. Co znajduje się na ukraińskiej agendzie przed szczytem NATO w Wilnie? Jakie postulaty państwo macie? Nasza cel jest przystąpienie do NATO. Chcemy, nasze zadanie maksimum, otrzymać zaproszenie do członkostwa w NATO na szczycie w Wilnie. Teraz czujemy sygnały, chyba raczej to nie nastąpi. I jeżeli nie nastąpi zaproszenia Ukrainy do członkostwa w NATO, to wtedy będziemy walczyć o to, bo tak naprawdę to trzeba nie prowadzić negocjacji i rozmowy. Oczywiście oni trwają, ale trzeba to w sposób bardzo taki mocny negocjować gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. I w czasie, kiedy dojdzie do zakończenia wojny, do wygranej tej wojny i na czas przystąpienia na ten etap, dopóki nie będziemy jeszcze członkami aliansu. Bardzo dziękuję. Panie ambasadorze, panie prezydencie, szanowni państwo, no, organizatorzy dali nam niewiele czasu i tematów jest bardzo dużo, wiele rzeczy też w trakcie tej naszej rozmowy tutaj się pojawiło. Myślę, że kiedyś może jeszcze będzie okazja wrócić do tej... Za tydzień, tak. Ale pan prezydent, jak już tam osiądzie w Warszawie na stałe, to nie wiem, czy to będzie takie proste. Pana ambasadora zawsze zapraszamy i myślę, że tu pan rektor jest cały czas otwarty na tego typu spotkania. Dziękuję bardzo wszystkim. Ależ proszę bardzo. Ja chciałem, po pierwsze chciałem bardzo podziękować panu ambasadorowi za jego słynną wypowiedź na temat Putina. Bardzo dziękuję. Po drugie chciałem powiedzieć sława Ukrainie. Tak, tym podniosłym akcentem zakończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję państwu i gościom. Dziękuję.